Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Ja nazywam się Bartosz Janiszewski. Z wykształcenia jestem psychologiem oraz dietetykiem. Połączyłem te dwie pasje, tworząc sylwetkę psychologa odchudzania oraz psychodietetyka. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą na temat diety detox, na temat nowego, może nie nowego, ale nadal znanego trendu, który rośnie w siłę w czasach, kiedy to zależy nam na tym, żeby schudnąć jak najszybciej. Zapraszam. Ten podcast nie ma na celu zabraniać Ci czegokolwiek. Jesteś wolną osobą, podejmij jednak decyzję po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, jakie mam Ci do przekazania. Na pewno niejednokrotnie w Twoim otoczeniu padło hasło detox. Na pewno niejednokrotnie jesteś świadkiem potyczek internetowych, w których dieta oczyszczająca ma być zbawieniem. Czasem nawet twierdzi się, że dieta oczyszczająca leczy nowotwory. Dieta detox działać ma zbawienie na Twoje ciało. Już sama nazwa brzmi bardzo zachęcająco. Wszyscy przecież wiedzą, że coś toksycznego to dla nas coś złego. Dieta oczyszczająca zachęca dodatkowo do spożywania naturalnych pokarmów i wymaga dużej ilości wody, no i warzyw. Czyli wszystkie rzeczy, które znasz z blogów dietetycznych. Co chwilę słyszysz o celebrytach, którzy wybierają diety detoksykacyjne, no i przecież ludzie na odwyku również podlegają detoksykacji. Coraz częściej mówi się o tym, że jedyną, słuszną, zbawienną drogą dla naszego organizmu jest dieta detoks, dieta Dąbrowskiej, post Daniela, dieta oczyszczająca, dieta detoksykacyjna i jeszcze wiele, wiele różnych innych modyfikacji diety detoks. Ale dieta detoks, dieta oczyszczająca post Dąbrowskiej to podobnie jak inne diety, trend dietetyczny, który ukrywa pod tą enigmatyczną nazwą wiele znaków zapytania. I teraz w internecie pod hasłem dieta detoks kryje się różna strategia. Na poczet tego podcastu znalazłem kilka alternatyw, które mają pomóc w detoksykacji organizmu. I tutaj możemy znaleźć takie rzeczy jak picie tylko soków, specjalne suplementy diety, sprzedaż komercyjna, specjalne zioła oczyszczające, jedzenie ograniczonej ilości warzyw i owoców, oczyszczanie okrężnicy, czyli dolnego odcinka przewodu pokarmowego za pomocą lewatyw, środków przeczyszczających lub hydroterapii, ale oczywiście też sauna. No i teraz pytanie brzmi, czym jest w ogóle toksyna? Tutaj pozwolę sobie przytoczyć taką mini definicję, którą znalazłem na stronie www.ekologia.pl. Tutaj możemy przeczytać, że toksyny to trucizny naturalne pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub wydzielanego przez drobnoustroje. Pojęcie toksyny odnosi się do wszystkich substancji, które mogą być szkodliwe dla tkanek, organów czy procesów biologicznych organizmów żywych. Toksyna jest zatem trucizną, o której wiadomo, że ma szkodliwy wpływ na organizm. Może pochodzić z pożywienia lub wody, z chemikaliów używanych do wzrostu lub przygotowania żywności, a nawet z powietrza, którym oddychamy. Co jednak jest kluczowe? Nasze ciała przetwarzają te toksyny dzięki narządom takim jak wątroba i nerki i eliminują ją w postaci potu, moczu i kału. Dlaczego zatem dieta detox jest nadal modna i rośnie w siłę? Kiedy wpisuję w program dietetyczny ilość spożywanych kilokalorii w ciągu dnia przez osobę, która rozpoczyna ze mną współpracę i niestety jest ona na podiecie detox, wyniki często zaskakują. Ilość spożywanych kilokalorii jest śmieszna. Często graniczy w wysokości 800-1000 kilokalorii. Ta skromna ilość zachęca, ponieważ daje szybkie rezultaty. To nie powinno nas dziwić. Przy założeniu, że nigdy nie ułożyłem diety 1200 kilokalorii, ponieważ uważam, że dla dorosłej osoby to za mało, te zapisy z diety detox tym bardziej szokują. Dieta detox polecana jest często przez osoby, które widzimy na co dzień w telewizji. To też nie są osoby, które możemy uznać za pionierów w kwestii dietetyki. To są osoby, które tak naprawdę często nie mają pojęcia w ogóle o tym, jakie mogą być konsekwencje. Po prostu wiedzą, że to działa, widzą, że to działa, dlatego to reklamują. I to może być niestety dla nas zgubne. Ale jakie mogą być konsekwencje diety oczyszczającej? Taka dieta detoksykacyjna organizmu może narobić wiele szkód. Większość osób czuje się słabo na dietach niskokalorycznych i ubogich składniki odżywcze. Potencjalne niepożądane działania obejmować mogą niskie zużycie energii, niski poziom cukru we krwi, poddenerwowanie, bóle mięśni, zmęczenie, zawroty głowy lub oszołomienie
oraz nudności. Ale ja zwróciłbym również uwagę na fakt, że typowa dieta detox oparta o soki nie ma zbyt dużej ilości błonnika oraz żelaza i na forach internetowych można przeczytać o wielu, wielu różnych sytuacjach, w których to zwłaszcza panie skarżą się na wypadanie włosów czy pogorszonej cerze skóry. Dodatkowo ten detoks sokowy nie uczy kompletnie zdrowej relacji z jedzeniem. Nawet jeśli uda ci się przejść detoksykację, to ze zdwojoną siłą zaczniesz jeść produkty zakazane. Te takie zakazane oczywiście w cudzysłowie, o których nieraz ci mówiłem, bo będzie ich brakować. Zdaję sobie oczywiście sprawę z faktu, że zwolennicy diety detoks komentują, że to są mało ważne rzeczy, że tu chodzi o oczyszczenia, potem wyjście z detoksu, ale przyznam szczerze, że w mojej opinii tu nie ma sensu w ogóle wchodzenie i wychodzenie z czegokolwiek. Jeśli twoje narządy, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli mówi się tutaj o wątrobie, o nerkach, ale też i płucach, jeżeli one są sprawne, oczyszczasz swój organizm. Zabrzmi to może pesymistycznie, ale no nie sądzisz chyba, że warzywa, które masz zamiar kupić na detoks oczyszczający, nie są pryskane. I często, kiedy rozmawiam z rolnikami, którzy są moimi pacjentami, albo i nie są, ale po prostu ich spotykam na mojej drodze, to prawda jest taka, że bardzo ciężko to wszystko obejść. I nawet jeżeli ktoś powie, że nie są pryskane, no to musimy też wziąć pod uwagę fakt, że często te warzywa rosną na przykład w takim miejscu, gdzie obok jest droga i tysiące samochodów dziennie, które produkują spaliny, niestety dostarczają tym warzywom różnych dodatkowych składników, których my nie chcemy wkładać do ust. I co zatem polecam w takim razie, jeżeli chodzi o oczyszczenie, czy jeżeli chodzi w ogóle o schudnięcie. Więc w mojej opinii, jeżeli pomysł detoksykacji uważasz za atrakcyjny, możesz spróbować po prostu czystego jedzenia, które koncentruje się na warzywach, owocach, pełnych ziarnach czy chudym mięsie. Innymi słowy, staraj się jeść jak najmniej przetworzone rzeczy i zadbaj o prawidłowe nawodnienie organizmu. To jest dobre dla ciebie i bardziej prawdopodobne, że przyniesie trwałe rezultaty, zwłaszcza jeżeli masz za sobą już nieudane próby eliminacji nadprogramowych kilogramów. No więc tutaj, jeśli chodzi o te jak najbardziej przetworzone rzeczy, jak najwyżej przetworzone rzeczy, no to oczywiście do takich rzeczy zaliczać będziemy fast foods, zaliczać będziemy słodycze, jakieś produkty w proszku, po zalaniu których mamy gotowe danie. Myślę, że na tym bym się skupił. To bym usunął z naszego życia albo ograniczył i w ten sposób my możemy również jeść czysto. Nie próbuj się również też porównywać, bo jeżeli koleżanka usłyszała, że jej fryzjerka schudła na diecie detox, no to nie wiesz, jak dokładnie przebiega cały proces. Nie wiesz, ile miała po drodze potknięć. Nie wiesz, ile ta gwiazda telewizyjna schudła na tym detoksie. Jeżeli schudła, to pytanie, czy tylko na detoksie, czy po prostu dlatego, że jadła znikomą ilość kalorii. Dodatkowo nie wiesz, jak wygląda życie prywatne tych osób. Ty jesteś w stanie sobie pozwolić na inną ilość kalorii, taka osoba jest w stanie sobie pozwolić na inną ilość kalorii. Musisz patrzeć przez pryzmat również innych rzeczy bardzo, bardzo istotnych, takich jak na przykład aktywność fizyczna w ciągu dnia. Nawet jeżeli powiesz mi, że tej aktywności za dużo nie ma, no to możesz być w błędzie, bo twoja praca może być niekoniecznie siedząca, może być stojąca, ale możesz też oprócz tego, że jesteś w pracy, to też się przemieszczać w miejscu pracy, ale też przemieszczać się poza miejscem pracy w drugiej części dnia, kiedy już jesteś w domu. Może masz małe dzieci, może masz psa, może zajmujesz się domem. I tutaj to wszystko musimy też wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o naszą aktywność fizyczną. Więc przeanalizuj też swoje dotychczasowe próby odchudzania. Dlaczego ci się dotychczas nie udawało? Czy to była dieta może detoks właśnie? Czy może dieta Dukana? Czy próbowałaś eliminować bądź ograniczać jakiekolwiek produkty? Czy wracałaś do nich ze zdwojoną siłą? Samo założenie, aby jeść jak najmniej trucizn, zdaje się być czymś przekonującym. Ale istnieje jednak inna, bardziej przyjazna dla nas opcja, aby usprawnić nasz organizm. Po prostu staraj się podejść do odchudzania w sposób kompleksowy. Uwzględnij swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Pomyśl o swojej aktywności w ciągu dnia. Zadaj sobie pytanie, czy w ten sposób ja widzę swoje odżywianie za kilka lat. Nieczęsto decydujemy się na zmianę nawyków żywieniowych. Brzmi to mało atrakcyjnie. Przemawiają do nas efektowne i efektywne metamorfozy. Fajnie brzmiące hasła typu dieta oczyszczająca z toksyn, czy dieta zupowa. No to są modne modele, które panują niestety w dzisiejszych czasach w sieci. Ale z doświadczenia wiem, że na dłuższą metę jest tylko jedna
prawidłowa droga. Może Ci się nie spodobać, ale w mojej opinii działa najlepiej. Jest to zmiana nawyków żywieniowych. Pamiętaj również o tym, że nadal możesz się zapisać do mnie na newsletter. Ten newsletter znajdziesz na mojej stronie www.bartoszczerniszewski.pl. Tam również będę się dzielił z Tobą mnóstwem fajnych, inspirujących historii z mojego gabinetu. Również podzielę się z Tobą niejednokrotnie informacjami stricte dietetycznymi, psychodietetycznymi czy psychologicznymi. Więc podsumowując, jakie jest moje zdanie na temat diety oczyszczającej? Moje zdanie na temat diety oczyszczającej jest stałe, niezmienne. Po prostu uważam, że to na dłuższą metę ani nie przyniesie nic dobrego. Dlaczego? Te diety są po prostu ubogie w kalorie i to, że chudniesz na diecie oczyszczającej, no to spowodowane jest nie niesamowitym działaniem tej diety, tylko tym, że jest za mało kalorii, więc nie zdziw się po prostu, że równie dobrze schudniesz na diecie, która posiada mnóstwo przetworzonych rzeczy, ale ma kalorii rzędu 800 czy 1000. Nie polecam również diety detox, ponieważ na dłuższą metę, w momencie, kiedy skończymy taką dietę, to dalej nie wiemy, co zrobić. Po prostu w dalszym ciągu mamy problem i zastanawiamy się, kiedy będziemy mogli jeść coś spoza tego kanonu dobrych produktów. Bo nawet kiedy mamy ochotę na lody, czy na kawałek ciasta, czy czekoladę, to co wtedy? Czy wtedy już sobie możemy na to pozwolić? Także zachęcam Was do zdrowego rozsądku, do tego, żebyście przekonali się sami, czy na dłuższą metę jesteście w stanie osiągnąć sukces, jakim jest wolność od ciągłego analizowania zakazów, nakazów, jeśli chodzi o dietę. Czy nie chcielibyście uzyskać tej wolności, jedząc wszystko, na co macie ochotę, w zdrowych proporcjach? Tego Wam życzę. Bardzo dziękuję za poświęconą mi uwagę. Do zobaczenia wkrótce, a może do usłyszenia wkrótce. Hej!